pamiętam to jak dziś. W latach 1961-64 w północnym Sudanie, tuż przy granicy z Egiptem, była budowana wysoka tama asuańska. Poproszono mnie, a także innych archeologów, abyśmy uratowali i udokumentowali jak największą liczbę stanowisk archeologicznych i zabytków sztuki na terenie budowy wspomnianej tamy. Tutaj kopcie. Tak jest, profesorze! To była tylko jedna z moich wielu wypraw. Idziemy do galerii Ferraz. Szybko, bo się bilety skończą. Ciekawe, co tam zobaczymy. O nie, jaka długa kolejka. Chodźmy, zobaczymy wspaniałe eksponaty. Ale ładnie w tym muzeum. Może być tam bardzo fajnie. Ojej, jaki fajny obraz, zobacz. One są bezcenne.